Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 51. spotkaniu Czas z Marią Bucardi, czyli ze mną w środę, dzień Merkurego. Naturalnie. Inspiracja, motywacja i komunikacja. Dzisiaj porozmawiamy o znaczeniu 51, bo dzisiaj nasze 51. spotkanie, a jutro 51. ceremonia, czyli jak można pracować z tą energią, malując tą cyfrę, czy stworzyć z niej wygaszacz ekranu, by osiągnąć spełnienie Twojej indywidualności w świecie ziemskim, czyli w materii. Następnie przejdziemy do aktualnej fazy Księżyca. Jak wiesz, dzisiaj mamy nów Księżyca. Od jutra będzie Księżyc rosnący, czyli jak wykorzystać tą energię, by coś przyciągnąć do Twojego życia. Aktualnie mamy również miesiąc marzec, wiosna. Nowy początek, wszystko kiełkuje i rośnie, wypuszcza pączki. Jest to ostatni czas, aby wysiać Twoje marzenia, by mogły przynieść owoce, plony w kolejnych tygodniach i miesiącach. Na sam koniec odpowiem na pytania, które pojawiły się w ostatnich dniach i które często można powiązać z energią wiosny, chociaż u wielu osób występują również w ciągu roku, czy ciągną się czasami przez miesiące, a nawet lata. Czyli zmęczenie, senność, wypalenie, wypadanie włosów i temat, który dotyczy głównie kobiet, czyli ta kobieca, żeńska kreatywność, która w ciele ma swój odpowiednik. To są jajniki. I gdy tutaj występują jakieś problemy, jakie ma to znaczenie i jak to oczywiście zmienić. Aby nie przedłużać, zaczynajmy. 51. Symbolikę 50 już znasz. Piątka, czyli to, co materialne, to, co ziemskie, czego można dotknąć, spróbować, zasmakować wszystkimi zmysłami. A jedynka? Oczywiście. Indywidualność, indywiduum, czyli to jesteś ty. To ty spełniasz siebie w tym świecie tutaj i teraz. Ale głównie znaczenie można połączyć z ciałem i tym, co będzie tematem naszej jutrzejszej 51. ceremonii. Róg obfitości. No ale jakie znaczenie ma ten róg obfitości? O tym będziemy mówić jutro, ponieważ przesłanie dotyczy. Wyobraź sobie, że tuż nad tobą jest istota, jest energia, coś, co pochodzi od źródła i co trzyma w swoich dłoniach, tak sobie można to wyobrazić, róg obfitości. A w tym rogu obfitości można znaleźć wszystko to, co szczęście, spełnienie, radość, miłość, zdrowie, również takie spełnienie w świecie finansowym, materialnym, ale także takie spełnienie w świecie pomiędzy duchowym i materialnym, czyli sława, czyli takie zadowolenie z tego, kim jesteś, jak realizujesz Twoje marzenia, Twoje cele. I ten róg obfitości jest nad tobą. I teraz tak. Pracujesz, działasz, realizujesz Twoje plany, Twoje marzenia, Twoje cele, a ten róg otwiera się tylko co jakiś czas i tak troszeczkę z niego spada, tego co pozytywne, tego co najlepsze dla ciebie, a jakoś większość albo trafia do innej osoby, albo w inne miejsce, albo jest nadal w tym rogu i pozostaje zamknięte. I jutro na naszej 51. ceremonii dowiesz się, dlaczego ten róg czasami jest zamknięty, dlaczego czasami się otwiera i to dobro spada na kogoś innego, a ciebie omija, jakoś magicznie spada obok, tuż obok. Co zrobić, aby wyciągnąć dłonie do wszechświata, by ten róg się otworzył i by to, co w nim, czyli ta obfitość tego, co najlepsze i na co zasługujesz, trafiło w Twoje dłonie. Dlatego sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny w Twoim miejscu mocy po lewej stronie. Masz Twój aktualny plan dostępu i tam sprawdzisz, kiedy kończy się ten dostęp na tydzień, miesiąc czy na rok. Tak, abyśmy mogli przyjąć te przesłania,
Dokładnie w tym momencie, to jest ważne. Oczywiście można wracać do ceremonii, można z tą energią jeszcze raz pracować, ale w tym momencie, konkretnie w czwartek o 20:20, gdy rozpoczynamy, gdy przechodzimy przez ten cały proces oczyszczenia, podwyższenia wibracji, aktywacji Twojego wewnętrznego słońca i przyjęcia tych przesłań od siły wyższej, jest bardzo, bardzo wyjątkowy, dlatego warto być na czas. Kolejna rzecz to oczywiście dzisiaj jest księżyc w Nowiu. Oznacza to nowy początek, nowe energie stoją do Twojej dyspozycji. U wielu kobiet ten czas może być takim momentem zwątpienia w siebie, gdy te wszystkie jakieś takie strachy i obawy z podświadomości wychodzą na powierzchnię i dlatego uważam, że czas Nowiu jest takim idealnym momentem, by coś rozpocząć, ale również by wziąć sobie więcej czasu dla siebie. Skoncentrować się, zregenerować, odnowić tę energię, zastanowić się nad tym, czego pragniesz, gdzie jesteś, aby od jutra, czyli gdy ten księżyc zaczyna rosnąć, zacząć przyciągać na zasadzie magnetyzmu to, co jest dla ciebie najlepsze, to, czego pragniesz. Czyli przed Nowiem to jest taki czas często odczuwalny jako spadek, taki zwątpienie w siebie i we wszystko dookoła. Później jest ten Nów, tak pstryk i rozpoczyna się nowy czas, gdy te energie i również nasze samopoczucie zaczyna rosnąć. Oczywiście jest to zawsze związane z Twoim momentem urodzenia, czyli ten tak zwany biorytm, energię wszechświata, ale mniej więcej tak to można naszkicować w skali wszechświata, jak te energie się kształtują. I mamy marzec. Marzec, na który nasi przodkowie czekali zawsze z utęsknieniem. Ten czas, gdy wszystko budzi się do życia. Taka radość życia. Te pierwsze kwiaty wystawiają główki do słońca. Te pierwsze listki otwierają się. Wszystko jak gdyby zaczyna rosnąć. Pierwsze rośliny zaczynają kiełkować. I to jest taki moment, który warto wykorzystać na wysianie Twoich marzeń. Wiesz, że co roku mieliśmy taką akcję wysiewania marzeń, czyli wysyłania do mnie nasionek i ja wysiewam je w magicznej oazie w tej czy w tej intencji. Oczywiście, jeżeli chcesz, abym zrobiła to za Ciebie, to możesz wysłać nasionka na adres oazy, który znasz w Portugalii i napisać z tyłu na kopercie Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia. Najlepiej na każdej paczuszce z nasionkami i intencję, w jakiej powinnam je wysiać, czyli intencja nowej miłości, szczęścia, spełnienia, zdrowia, czego tylko pragniesz. Możesz to jednak również zrobić samodzielnie, czyli kupić nasionka, połączyć się z siłą wyższą i w momencie, gdy wysiewasz je gdziekolwiek, nawet w lesie, nie musisz posiadać swojego ogródka czy swojej działki, to w tym momencie wysiewając je wypowiedzieć na głos lub w myślach intencję, dlaczego to robisz. I potem w ciągu roku pójść w to miejsce, zerknąć, jak pięknie kiełkują, jak pięknie się rozwijają. Albo zapomnieć o tym, bo wiesz, że gdy to robisz, gdy Twoja intencja jest czysta, Twoja motywacja ma takie pozytywne energie, to już resztę przejmuje siła wyższa. Marzec to był czas, w którym tworzono tak zwane, nazwijmy to tak, mikstury ochronne. Dlatego, jeżeli gdzieś jeszcze w Twoim otoczeniu leży marcowy śnieg, czyli gdzieś jeszcze w jakimś zakamarku, w lesie, w jakiejś dziurze, widzisz, że jest troszeczkę śniegu, to przygotuj sobie buteleczkę lub słoiczek tak zwany do mikstury ochronnej dla Twojego domu. I do tego słoiczka, na tym słoiczku możesz oczywiście narysować symbole ochronne, napisać ochrona, czy w jakikolwiek sposób stworzyć ten słoiczek tak, żeby był piękny, pozytywny, wypełniony również Twoją energią i Twoją intencją. Ochrony Twojego domu. Następnie do tego słoiczka wkładasz śnieg, który znajdziesz i miejmy nadzieję, że jeszcze dojdziesz do domu, aby wykonać ten rytuał i ten śnieg będzie w całości, ponieważ normalnie ten rytuał powinniśmy robić w ten sposób, że wkładamy śnieg do buteleczki lub do słoiczka, następnie zapalamy białą świecę i stawiamy ten słoiczek obok białej świecy.
Jeżeli jeszcze ten śnieg jest w środku, to cudownie, a jeżeli już stopniał po drodze, nie przejmuj się. Zapalasz białą świecę i prosisz siły wyższe o tą energię ochrony, odcięcia obcych wpływów, by wypełniła tą zawartość Twojego słoiczka czy Twojej buteleczki. I tak, gdy ta świeca się wypali i ten śnieg stopnieje, lub zupełnie świeca się wypali, to ta buteleczka jest gotowa. I możesz umieścić ją, tak jak robili to nasi przodkowie, gdzieś blisko wejścia do Twojego domu, do Twojego mieszkania. Może być ukryta, tak żeby nikt jej nie widział, w formie dekoracji, gdzieś przy progu, czy schowana gdzieś w jakimś kąciku. I ona będzie spełniać swoją rolę. Będzie odcinać tym białym światłem wszystkie negatywne energie, które chciałyby jak gdyby dostać się do wnętrza, do Twojego królestwa, bo Twój dom jest Twoim pałacem, Twój dom jest Twoją posiadłością, Twój dom to jest Twoje miejsce, w którym odpoczywasz, w którym się regenerujesz i powinno zawsze być czyste i święte. Marzec mamy omówiony. Wszystko to, co związane ze wzrostem, rozkwitem, nowym początkiem, wysiewaniem, kiełkowaniem, to jest dokładnie ten czas, aby wypowiedzieć takie intencje, aby robić takie zaklęcia, czy takie rytuały, czy ogólnie łączyć się z siłą wszechświata, z siłą źródła, czy z istotami anielskimi i w tej intencji spędzić ten cały miesiąc. Dzisiaj chciałabym jednak powiedzieć tak, w maksymalnym skrócie, jak wiesz, psychosomatyka jest dziedziną, która jest bardzo obszerna i można pisać tysiące książek, robić tysiące wykładów, dlatego w naszych spotkaniach tylko takie minimum, o czym powinniśmy wiedzieć, gdy coś takiego się pojawia, to jak się w to wczuć i jak to zrozumieć. Zaczynajmy. Pierwsza sprawa. Często na wiosnę, ale również w ciągu roku może pojawić się zmęczenie. Takie zmęczenie naturalne, gdy coś żeśmy robili, działaliśmy, uprawialiśmy sport czy cokolwiek innego i pojawia się to zmęczenie po aktywności fizycznej czy aktywności umysłowej, jest to normalne i naturalne. Ale czasami jest takie zmęczenie, które towarzyszy Ci może przez kilka dni, przez kilka miesięcy, a może nawet dłużej. Takie odczucie senności, że nie masz ochoty wstać, nie masz ochoty ani ręką, ani nogą ruszyć, aby realizować Twoje marzenia, Twoje cele, albo by robić w ogóle cokolwiek. Co to oznacza? Że albo za dużo działasz umysłowo, a za mało fizycznie. Twoje ciało potrzebuje ruchu, potrzebuje spacerów, jakiegokolwiek sportu, wyjścia na zewnątrz, by utrzymać tą równowagę pomiędzy tą pracą umysłową, a pracą Twojego ciała, czyli taką pracą fizyczną. To zmęczenie może być tego objawem, że po prostu za dużo naciskasz na tę aktywność umysłu, a za mało na aktywność fizyczną. A tylko równowaga da Ci to poczucie w zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie. Często mówimy tylko w zdrowym ciele zdrowy duch. Ale z mojej obserwacji jest tak, że również ta sytuacja odwrotna, gdzie zdrowy duch wpływa na to ciało, jest bardzo ważna. Równowaga pomiędzy działaniem umysłowym, działaniem fizycznym. Nie za dużo fizycznego, za mało umysłowego i odwrotnie. Nie za dużo umysłowego, nie za mało fizycznego. Ale może być również tak, że to zmęczenie ma bardzo głęboką taką podświadomą wręcz przyczynę, że brakuje Ci konkretnego celu. Celu, który uważasz za warty osiągnięcia i który uważasz za taki, że jesteś w stanie go osiągnąć. Jeżeli mamy za duże cele, to czasami może pojawić się zmęczenie, bo przestajemy wierzyć w to, że możliwe jest ich osiągnięcie. Ale czasami jest tak, że robisz coś, działasz, ale nie masz tego konkretnego celu, co chcesz osiągnąć za tydzień,